Hej, hej, kochani! Cześć! Witajcie! Lubicie koniki? Lubicie jazdę konną? To na pewno ten odcinek bardzo się Wam spodoba. A jeżeli jesteście fanami Barbie, to koniecznie obejrzyjcie go do samego końca. Hej, moi kochani! Cześć! Poznaliście już moją pierwszą laleczkę. Pochodzi ona z zupełnej nowości od Barbie. Dzisiaj przed Wami Barbie on the go, czyli takie małe, urocze figurki, które potrafią jeździć na swoich uroczych konikach. W mniejszych zestawach mamy konika. Wszystkie koniki wyglądają naprawdę przepięknie. Do tego toczek na głowę dla naszej bohaterki. Tutaj jest prześliczna laleczka, która ma jeansowe spodnie, białą bluzeczkę oraz długie blond włosy. No a konik jest przepiękny i widzę tutaj nawet, że ma różowe siodło. Drugi zestaw, jaki zaraz otworzę, jest to brązowy konik. A do tego jest taka fajna bohaterka. Tutaj mamy takie miętowe siodło oraz miętowy toczek na głowę. No ale najważniejszą dzisiejszą rzeczą będzie ten ogromny zestaw. Są to wyścigi konne. Tutaj mamy specjalną trasę, na której są przeszkody, na której są różne wyniki, na której będą się oczywiście poruszać nasze koniki wraz z naszymi zawodniczkami. Zawodniczki będą się przygotowywać do tego wielkiego turnieju. Zobaczymy, która z nich będzie najlepsza. No i zobaczymy, który konik sobie najlepiej poradzi z tym torem przeszkód. Po złożeniu zestaw prezentuje się w ten sposób. Jest to bardzo długa i kręta trasa, a po drodze nasze bohaterki, które będą jeździć na konikach, będą musiały pokonać różne przeszkody. Może teraz ten tor nie wygląda zbyt zachęcająco, jednak uwierzcie, że gdy puścimy tutaj koniki, zobaczycie je w akcji. Na każdych zawodach oczywiście nie może zabraknąć podium. Tutaj mamy takie podium, ono jest składane. Pierwsze miejsce, drugie miejsce oraz trzecie miejsce. Dodatkowo dla zwycięzcy mamy wielki złoty puchar z literką B jak Barbie, a dla konia taki oto wieniec, który zawiesimy mu później na szyję. Puchar stanie tutaj na samym początku wyścigu. Nagroda dla konia zawiśnie tutaj. Może są tutaj ze mną jacyś fani koników, może ktoś z Was trenuje właśnie jeździectwo i wie, jak nazywa się ten wieniec, to niech mi koniecznie na dole w komentarzu napisze. Zaraz przygotuję moje przepiękne koniki oraz moje bohaterki do wielkich wyścigów i zobaczymy, kto będzie ze zwycięzcą. Moja droga zakręca w tamtą stronę, jednak ja zmienię troszeczkę tor. Zobaczcie, możemy go modyfikować w dowolny sposób, odczepiać od siebie elementy i ten zakręt zrobimy w tę stronę tutaj. Czas na resztę laleczek. Wyciągnijmy teraz tę, która ma takie przepiękne brązowe włosy i tego ślicznego brązowego konika. Wygląda prześlicznie, zwróćcie tylko uwagę. Aby nasze koniki jeździły, to musimy tutaj na dole włożyć do nich małe baterie. Naszą bohaterkę sadzamy tutaj. Oczywiście na głowę toczek. No i druga zawodniczka jest już gotowa do wyścigów. Teraz musimy wyciągnąć tę przepiękną blondynkę. Zawodniczki przygotowane. Może teraz na chwilę oddajmy im głos i poznajmy je troszeczkę bliżej, a Wy napiszcie mi na dole w komentarzu, za którą z nich najbardziej trzymacie kciuki. Cześć! Jestem wieloletnią już bywalczynią tego toru i znam go wyśmienicie. Mój konik czuje się tutaj zupełnie jak w domu, a poza tym jestem naprawdę mistrzynią. Wygrałam już wiele, wiele turniejów i ten tor przeszkód nie robi na mnie zupełnie wrażenia. Spójrzcie tylko na mnie. Jestem bardzo profesjonalnie przygotowana. Cześć! Troszeczkę jestem nieśmiała i czuję się tutaj zupełnie nowa, ponieważ to są dopiero moje pierwsze zawody. Nigdy wcześniej nie byłam na tak wielkiej imprezie, ale ja i mój konik jesteśmy idealnie przygotowani. Mam nadzieję, że ten debiut będzie dla mnie szczęśliwy. Cześć wszystkim! Ja już od paru lat jeżdżę na takie zawody i nie wstydzę się, nie mam tremy, tylko zawsze zajmuję drugie miejsce. Bo ta mistrzyni, która tutaj była na samym początku,
zawsze zgarnia najwyższe miejsce na podium. Mam nadzieję, że dzisiaj to się zmieni. Nasze zawodniczki, cała urocza trójka przepięknych dziewczyn będzie startować z tego miejsca. Na początek pokona tę bramę. Wszędzie po drodze jest mnóstwo przeszkód, mnóstwo rzeczy, które będą mogły rozproszyć te koniki. Miejmy nadzieję, że one, jak i nasze wspaniałe dziewczyny, będą bardzo skupione. Najpierw wyruszy nasza debiutantka. Jest najmłodszą zawodniczką. Chyba bardzo się stresuje, więc może najlepiej będzie, jak już będzie miała to wszystko jako pierwsza z głowy. Żeby nasz konik ruszył, musimy nacisnąć ten przycisk, zobaczcie. Wówczas nóżki naszego konika się poruszają. Musi się on teraz troszeczkę rozgrzać. Zobaczcie, jak mu to sprawnie idzie. Zaraz zobaczymy, co się stanie, gdy puścimy go na ten tor. Bardzo się stresuję. Trzymajcie za mnie kciuki. No, wio koniku. Musimy pokazać, na co nas stać. Pierwsza przeszkoda już będzie tutaj w domku. Zobaczcie, tutaj jest taka wajcha. Gdy konik ją pokona, wówczas u góry wyskoczy flaga. Uwaga, startujemy naszego konika. Co teraz będzie się działo? Idziemy dalej. Co tutaj się dzieje? Coś się nam tutaj przewróciło. Kolejna przeszkoda ominięta. I zaraz będzie koniec. Nasza zawodniczka pojawi się tutaj. Brawo! Wspaniale! Wszystkie przeszkody były pokonane bezbłędnie. Udało nam się, kochany koniku. Chyba zasługujesz na przepyszną marchewkę. O rany! Aż 37 punktów mi dało jury. Nie no, takie emocje. Muszę jak najszybciej sobie z tym teraz poradzić. No dobra. Teraz ja, mistrzyni, pokażę Ci, jak to się robi. Na początek przygotujmy tor. Podnieśmy tutaj tę chorągiewkę. Na górze też schowajmy tę żółtą i możemy zaczynać. Skoro nasza mistrzyni jest taka pewna, no to sprawdźmy, jak jej pójdzie. Idzie, idzie do przodu. Pierwsza przeszkoda, minęła ją bezbłędnie. Tam coś się dzieje i zaraz będzie koniec. To nie były za dobre zawody dla mnie. Bardzo się stresowałam, a mój koń to wyczuł i nie za dobrze nam poszło. Na pewno jury to zobaczyło. Co? Tylko 13 punktów? Co za porażka? Wyprzedziła mnie jakaś debiutantka. Nie, to jest koszmar. No właśnie, tak to jest, gdy się po prostu za dużo chwali. Zaraz zobaczysz, jak mi pójdzie. Ciekawe, czy ja zajmę drugie miejsce, czy też może ty? Ostatnia zawodniczka. Postawmy ją na samym początku. No i wio koniku! Na razie wszystko chyba idzie bezbłędnie. Każda przeszkoda jest ominięta. Nic nie rozproszyło konika. Tam troszeczkę gorzej. Ale sama końcówka już znakomicie. Jest! Ostatnia zawodniczka skończyła wyścigi. Och, dzięki, że jesteś razem ze mną. Poczekamy na wyniki. Ile punktów? Widzę 16! To znaczy, że mam drugie miejsce, a ty, kochana, wygrałaś! O rany, nasza mistrzyni dzisiaj zajęła dopiero trzecie miejsce. Trzecie miejsce zajmuje dotychczasowa mistrzyni. Dzisiaj niestety jej się nie udało wygrać zawodów. Drugie miejsce ponownie dla tej zawodniczki. No i uwaga, pierwsze podium dla dzisiejszej mistrzyni, dla dzisiejszej debiutantki. Oto tutaj z boku stoi jej zwycięski konik. Na początek udekorujmy konia. On jest bardzo zmęczony, jednak dał dzisiaj radę. A Wy na dole w komentarzu teraz napiszcie, czy obstawialiście właśnie, że ten przepiękny brązowy konik wygra dzisiejsze zawody. Puchar dla zwyciężczyni. No i koniec zawodów. Mam nadzieję, kochani, że spodobał Wam się ten odcinek. Koniecznie dajcie mi znać, jak oceniacie te koniki, bo moim zdaniem są przepiękne. Zobaczcie, wystarczy jeden przycisk, a konik jest już gotowy do wielkich wyścigów. Koniecznie zostawcie kciuki do góry, no i oceńcie ten zestaw. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału, no i pokazać swoim przyjaciółkom, swojej mamie, babci właśnie ten odcinek. No i powiedzieć, że chyba marzycie o takim koniku. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam Was.
Pa, pa!